Opel Astra 4, auto, które jest dostępne na naszym rynku już od kilku ładnych lat. Zdążyło się opatrzeć. Jednak czy może zaoferować coś nowego, ciekawego? Okazuje się, że tak. Od jakiegoś czasu bowiem w ofercie Opla znajdują się auta z fabrycznym gazem. Co to znaczy? No, nie tak jak w przypadku wielu konkurentów, instalacje gazowe nie są w tym przypadku domontowywane w autoryzowanych stacjach obsługi, tylko auta przyjeżdżają do salonów z instalacją gazową zamontowaną bezpośrednio w fabryce. To może się podobać, ale jak to działa? No, trzeba to sprawdzić. Mamy Astrę 1.4 Turbo, 140 koni z fabryczną instalacją LPG. Sprawdzimy, jak takie auto jeździ. Bardzo często mówimy o tym, że gaz nadaje się tylko i wyłącznie do zapalniczek. Czy w tym przypadku też tak jest? Cóż, jedziemy Astrą z instalacją gazową. Jednak instalacją gazową inną niż ta, do której przyzwyczailiśmy się w ofertach wielu importerów, dealerów. W przypadku Opla Astry mamy do czynienia z instalacją gazową, która jest montowana bezpośrednio w fabryce. Dzięki czemu uzyskujemy samochód, który w pełni spełnia warunki gwarancyjne, co jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że w przypadku wielu instalacji gazowych po jakiejkolwiek awarii, kiedy udacie się do serwisu, okazuje się, że to nie jest wina samochodu, tylko właśnie wina instalacji gazowej, którą właśnie zamontowano Wam w ASO. Ciekawe, ale tak jest. W przypadku Opla tego problemu na pewno unikniecie, bo instalacja jest montowana w fabryce. Wiemy, że ten silnik w przypadku koncernu GM jest bardzo udaną konstrukcją i nie stwarza specjalnych problemów w codziennej eksploatacji. Mieliśmy auto z takim samym silnikiem w długim dystansie i po zakończeniu testu okazało się, że specjalnie się nie zużyło. Wniosek: jednostka jest bardzo dopracowana, a co ciekawe, właśnie bardzo dobrze współpracuje z instalacją gazową. 140 koni mechanicznych w aucie tego typu mamy do czynienia przecież z Astrą Kombi. W zupełności wystarcza do codziennej jazdy. Jeśli chcemy pojechać trochę szybciej, też nie ma z tym problemu, bez różnicy, czy będziemy jechać na benzynie, czy na gazie. Auto zachowuje swoje osiągi, to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżdżę autem tydzień i ani razu nie jeździłem na benzynie. Zdaje się na automat, automat po chwili pracy silnika, jest to jednostka benzynowa, więc rozgrzewa się szybko, przełącza się na instalację, na zasilanie paliwem LPG. Niezauważalnie, nie czujemy żadnej różnicy w pracy silnika, w jego dźwięku, w osiągach. Zbiornik gazu jest taki, jaki jest. Jest umieszczony w kole. W związku z czym jego pojemność nie jest zbyt wielka. Efekt tego jest taki, że podczas jazdy w mieście co 300 km trzeba zatankować, ale dzięki temu możecie się zapoznać z miłą obsługą stacji benzynowej. Gaz jest sporo tańszy od benzyny cały czas. Cena tego paliwa oscyluje w granicach 2,40 zł, 2,50 zł, w zależności od tego, na jakiej stacji tankujemy. Więc nawet te 2-3 litry gazu więcej spalone w porównaniu z benzyną, która kosztuje cały czas ponad 5 zł, daje nam całkiem spore oszczędności. Fajne również jest to, że w przypadku Astry dopłata do fabrycznej instalacji gazowej wynosi 2000 zł. Za takie pieniądze dobrej instalacji gazowej nie zamontujecie na dobrą sprawę u żadnego gazownika. A tutaj, jak się okazuje, w fabryce za 2000 da się zamontować coś, co naprawdę bardzo dobrze działa, jest w pełni zintegrowane z autem. Nie mamy żadnych dziwnych przycisków, tylko mamy fabryczny przycisk do przełączania trybu zasilania. I co równie fajne, wskaźnik informujący nas o tym, ile paliwa mamy w zbiorniku, jest ten sam, który jest do benzyny. Wiecie już, że fabryczna instalacja w Oplu ma sens. Jednak nie możecie ufać tylko mi, bo ja mogę być nieobiektywny. Dlatego też do udziału w tym teście zaprosiliśmy naszych czytelników, którzy również poznali wady i zalety fabrycznej instalacji gazowej, którą można kupić w Oplu. Poznajcie ich opinię. Opel Astra 4. Silnik 1.4 turbo z instalacją LPG fabryczną. Co jest dużym plusem dla tego samochodu. Ekonomia przede wszystkim, dynamika nie jest mniejsza. Samochód przyspiesza, hamuje, skręca tak jak powinien kombi, a nawet trochę lepiej. Jedyny minus tego samochodu, tak naprawdę, który się rzuca z samego początku, to cena. Szczególną uwagę zwrócił na mnie silnik z tą instalacją LPG fabryczną.
z tego względu, iż nie czuć różnicy w osiągach oraz przyspieszeniu. Spalanie jest na dosyć przyzwoitym poziomie. Co mi się jeszcze spodobało, to że poziom wskazania ilości gazu w zbiorniku jest wspólny, ma wspólny wskaźnik ze zbiornikiem benzynowym. Co dla mnie jest istotne, to wyposażenie tego samochodu jest bardzo bogate. Ksenonowe światła, nawigacja, trochę lepsze fotele, skórzana kierownica trójramienna, sterowanie z kierownicy. Wszystko, co powinien mieć, ma. Nic więcej nie jest potrzebne. Jedyny minus, tak jak mówiłem, to jest cena. Jego właściwości jezdne są na dosyć wysokim poziomie oraz komfort jazdy jest również wysoki. Fotele posiadają dobre trzymanie boczne. W dłuższej jeździe nic nie boli, nic nie strzyka. Opel Astra jest samochodem według mnie typowo rodzinnym. Do użytkowania raczej w dłuższych trasach. Gdybym miał wybrać auto z tego segmentu, pewnie bym wybrał taką Astrę. Przede wszystkim ze względów stylistycznych. Dwa, jest to samochód niemiecki, europejski, a ja lubię takie samochody. Trzy, w środku jest w miarę przyjemny, dynamiczny. Taki, jak powinien być samochód sportowy kombi. Sama nazwa, Sportsturer, więc taki powinien być.